Ponieważ ciało zdążyło je zesztywnieć, niełatwo było je wyciągnąć, nie niszcząc przy tym roślinności. W szarym świetle dnia dr Ridgway potwierdził prawdopodobną przyczynę śmierci. Ślad był tak nieznaczny, że Alec i McKinnon nie zauważyli go w blasku latarki. Widoczne uszkodzenie czaszki spowodowane tępym narzędziem, choć bez użycia zbyt dużej siły, doprowadziło do utraty przytomności i sporego upływu krwi. Ale po obu stronach szyi były dwa niewielkie, niewinnie wyglądające, ale śmiertelne siniaki. Ślady kciuka, powiedział Ridgway. Chociaż wątpię, bo udało się zdjąć z tego odciski palców. Kiedy gość był już nieprzytomny, wystarczyło tylko przycisnąć, żeby odciąć arterię. To zajęło jakieś 2 minuty. Jak pan sądzi, długo po uderzeniu w głowę? Zapytał McKinnon. Niemal natychmiast. Urazy czaszki mocno krwawią, więc wyprodukowanie takiej ilości krwi nie zajęłoby zbyt wielu czasu. Ale jak pan zapewne wie, sierżancie, martwy człowiek nie krwawi, inaczej straciłby dużo więcej krwi, zanim zdążyła skrzepnąć. Nie sądzę jednak, by wykrwawił się na śmierć. A deszcz? Zapytał Alek, zanim przypomniał sobie, że to nie jego sprawa. Czy to możliwe, że spora ilość krwi została wymyta? Oczywiście, przez pewien czas. Skrzep zazwyczaj robi się w ciągu 3 do 10 minut. Jeśli tak było, jeśli krwawił mocniej niż na to wygląda, to czas między uderzeniem a uciskiem na arterię mógł być dłuższy niż minuta czy dwie. Wydaje się niemożliwe, by został uderzony pod krzakami, ponieważ nie ma tam miejsca na podniesienie narzędzia zbrodni, więc musielibyście dowiedzieć się, gdzie dokładnie został zabity i kiedy tam padało, w stosunku do godziny zgonu. No to oczywiście postaram się ustalić, chociaż raczej z dokładnością do godziny czy dwóch. Jak zawsze, mruknął Warren, który doszedł do siebie na tyle, że nie zdecydował się pójść do domu Aleka. Doktor uśmiechnął się. Będę mógł wam powiedzieć więcej, kiedy wezmę go pod nóż, choć być może nie tyle, by was to satysfakcjonowało. Będzie pan mógł ustalić kształt narzędzia, którego użyto? Zapytał McKinnon. Możliwe, mniej więcej. Zrobię, co będę mógł, ale teraz muszę już wracać do przychodni. Ridgway odszedł. McKinnon poprosił Admora, by zrobił jeszcze kilka zdjęć ciała. Ale tym razem postara się niczego nie podpalić, dodał. W tym świetle nie potrzebuję lampy, jeśli tylko uda mi się zrobić kilka długich ujęć, powiedział Ardmore. Ochoczo ruszył do pracy, chcąc się zrehabilitować za historię z płonącym parasolem. Lepiej zacznijmy szukać broni, jak pan myśli. McKinnon zapytał Aleka. Dobry pomysł, gdzie pan chce zacząć? Sprawca mógł wyrzucić broń w krzaki, chociaż pewnie nie miał jej przy sobie, kiedy ciągnął ciało. Patrząc na tamte ślady, wcale bym się nie zdziwił, gdyby coś było w fontannie. Warren zajrzył tam. Detektyw ponuro popatrzył na swoje buty. Już bardziej się chyba nie zmoczą, powiedział. Woda nie jest zbyt brudna, powiedział Alek. Niech pan najpierw zajrzy, a jeśli będzie pan musiał wejść do środka, proszę podejść do mojego domu i pożyczyć jakieś gumowce. Warren podziękował mu i z nieco weselszą miną odmaszerował, by obejść dookoła fontannę. McKinnon zacisnął usta i obserwował Ardmora, który fotografował ciało. Jest coś dziwnego w jego garniturze, oznajmił. Zgodziłby się pan ze mną? Nie wygląda na Savile Row, przynajmniej na tyle, na ile da się to określić, patrząc na mokry garnitur. Nie jest angielski. Szkocki? Zasugerował z uśmiechem Alek. Raczej zagraniczny. Być może. Byłoby dobrze, gdyby miał przy sobie paszport, ale chyba proszą o zbyt wiele. Zawsze możemy mieć nadzieję. Wygląda na to, że Ardmore skończył. Może więc pan przeszukać mu kieszenie. Mógłby pan? To nie moja sprawa, powiedział stanowczo Alek. Ardmore, zacznij przeszukiwać krzaki w poszukiwaniu narzędzia zbrodni. Kiedy McKinnon nachylił się nad ciałem, Alek zauważył czarną furgonetkę, która zaparkowała na dole ogrodu. Posterunkowy Norris poszedł porozmawiać z kierowcą. Z wozu wysiadło 2 mężczyzn, którzy otworzyli drzwi i zaczęli wyciągać nosze. Są już ludzie z kostnicy, powiedział McKinnonowi. Sierżant odchylił marynarkę mężczyzny i wpatrywał się w jego pierś. Nie pan tylko spojrzy. Ma przy sobie kaburę na broń. Dobry Boże, pustą? Tak jest. Armor, oprócz tępego narzędzia, wypatruj też pistoletu. Pistoletu? Z krzaków doszedł ich zdumiony okrzyk. Pan żartuje. Nie. Jasne, sierżancie? McKinnon podniósł się z triumfalnym uśmiechem. To jego portfel. Sporo forsy, więc to nie był napad rabunkowy. Proszę tylko spojrzeć. Otworzył cienką, przemoczoną książeczkę i przeczytał. Stany Zjednoczone Ameryki. Paszport. To Jankę z Nowego Jorku. Jest też zdjęcie, może się przydać. Deszcz go nie zniszczył. Doskonale. Nie potrafię jednak odczytać nazwiska. Podpis jest niewyraźny, a tam, gdzie napisał je urzędnik, dostała się woda i tusz się rozmazał. Wydaje mi się, że imię zaczyna się na M, a nazwisko na C lub G. Jest dość długie, więc więcej niż jedna sylaba. Alek wziął paszport i uważnie mu się przyjrzał. Tak, to M, a ta plamka sugeruje I, prawda? Nie wiem, czy to C lub G, ale to wygląda na podwójne L. Powinien używać chińskiego tuszu. Ma zegarek. Nie w kieszonce, ale ma zegarek na nadgarstku. Złoty. Wygląda na drogi. Zobaczmy.
Nie ma nic wygrawerowanego z tyłu. Lepiej sprawdzić, czy nie ma jakichś pierścionków, zanim go zabiorą. Amerykanie częściej noszą pierścionki niż Anglicy lub Szkoci. Jest tak sztywny, że musiałbym przeciąć rękawiczki, powiedział z wahaniem McKinnon. Lepiej tego nie róbmy. Zostawilibyśmy ślady na jego skórze, a to mogłoby wprowadzić doktora w błąd. Rękawiczki wydają się cienkie i elastyczne. Może pan sprawdzić przez dotyk. McKinnon skrzywił się. Alek wiedział, o co mu chodzi. Z jakiegoś powodu szukanie pierścionków na palcach nieboszczyka wydawało się gorsze niż to, co dotychczas z nim robili. Ale sierżant posłuchał, a raczej zastosował się do sugestii Aleka. Nic nie wyczuwam. Ale może mieć jakiś płaski pierścionek, na przykład obrączkę. Zostawmy to lepiej doktorowi Ridgewayowi. W tym momencie pojawiły się nosze i McKinnon powiedział mężczyznom, że mogą usunąć ciało. Niech posterunkowy Norris zerknie jeszcze na jego twarz. Obaj z Alekiem, schowani pod parasolem, zdjęli kapelusze z głów w geście szacunku, kiedy nieboszczyk został położony na noszach, przykryty prześcieradłem i wyniesiony. McKinnon chciał dać paszport, portfel i zegarek Alekowi, który czuł pokusę, by je wziąć, ale zdołał się oprzeć. Lepiej niech pan wejdzie do domu i zadzwoni do swojego naczelnika, powiedział, kiedy McKinnon wsunął przedmioty do swojej kieszeni. Dziękuję. O, idzie pani Fletcher. Jaskrawo-czerwona parasolka szybkim tempem zmierzała w ich stronę. Alek! Zawołała Daisy. Właśnie dzwonił nadinspektor Crane. Chcę, żebyś do niego natychmiast odzwonił. Już idę. Daisy, detektyw McKinnon również będzie musiał skorzystać z telefonu, jak tylko skończę. Potrzebujemy też gumowców dla detektywa Warrena. Znajdą się jakieś? Myślę, że tak. Podszedł do nich Warren. Nic nie widzę, ale woda jest dość mętna. Przydałoby mi się jakieś grabie lub coś takiego. Powinny jakieś być, powiedziała w zamyśleniu Daisy. Prawda, kochanie? A może ogrodnik przynosi własne? Moglibyśmy pożyczyć od sąsiadów. W żadnym wypadku nie będziemy angażować w to sąsiadów. Grabie są w szopie. Alek był jedynym członkiem rodziny, który interesował się ogrodem, chociaż rzadko miał czas, żeby w nim pracować. Dobrze. Daisy uśmiechnęła się do Warrena. Szuka pan wskazówek w fontannie? Szukam narzędzia zbrodni, proszę pani. Został postrzelony? Daisy! Krzyknął poirytowany Alek. No, przepraszam, powiedziała z niewinną miną. Może zajrzycie panowie do kuchni na filiżankę herbaty i ciasteczka, zanim podejmiecie dalsze działania? Pewnie przemarzliście na kość, a pani Dobson już wszystko przygotowała. McKinnon i Warren spojrzeli z nadzieją na Aleka, a Ardmore wychylił się z krzaków i również posłał mu błagalne spojrzenie. Alek wskazał na McKinnona. Dziękujemy, pani Fletcher, powiedział. To bardzo miłe. Nikt nie powinien wejść na miejsce zbrodni, skoro mamy tu policjantów. Możecie im zanieść coś ciepłego, kiedy wrócicie, zaproponowała Daisy, przypominając Alekowi, za co ją kochał, chociaż czasami działała mu na nerwy. Wszyscy ruszyli ścieżką do budynku. Daisy zaprowadziła trójkę lokalnych detektywów schodami prowadzącymi do kuchni, a Alek udał się prosto do holu, by zatelefonować do centrali. Telefonistka od razu go połączyła. Co się dzieje, Fletcher? Warknął nad inspektor Crane. Już jadę, proszę pana. Do południa powinienem skończyć ten raport dla podkomisarza. Crane odetchnął z wyraźną ulgą. A więc dzięki Bogu nie chodzi o zabójstwo tuż pod pańskimi drzwiami. Obawiam się, że tak właśnie jest. To znaczy nie zupełnie pod moimi drzwiami, ale jestem niemal pewien, że to morderstwo. Do diaska z tym, jest pan pewien? Tak twierdzi tutejszy lekarz, a to dobry fachowiec. Muszę przyznać mu rację, ale to nie mój problem. A właśnie, że pana. Przed chwilą rozmawiałem z naczelnikiem oddziału. Twierdzi, że brakuje mu ludzi, jeśli to morderstwo, chce, żeby to pan przejął sprawę. Ale nam też brakuje ludzi. To chroniczne. Panie Fletcher, doskonale pan wie, co podkomisarz mówi ostatnio o współpracy między oddziałami. To już pana sprawa. Ale to oznacza, że będę musiał przesłuchać moich sąsiadów. Nie mogę. No tak, rozumiem. Ale ktoś inny może to zrobić, a pan będzie działał zza kulis. Może pan przyjechać i napisać ten raport, czekając, aż oni przygotują raport dla pana. Pewnie tak, powiedział niechętnie Alek. Lubił mieć bezpośredni nadzór nad śledztwem. Ale jego sąsiedzi nie byli lordami, damami, a jedynie bogatymi mieszczanami, używając XVIII-wiecznego określenia, który to okres Alek studiował na uniwersytecie. Tom Tring doskonale sobie radził, przesłuchując arystokrację, o ile miał na sobie swój najlepszy garnitur, a nie którąś z tych szkaradnych, kraciastych marynarek. A McKinnon? Nie znał go na tyle dobrze, by móc na niego liczyć. Będę potrzebował sierżanta Tringa, detektywa Pipera. Już kiedyś pracowali przy pewnej sprawie z detektywem z oddziału S. Załatwione. Przygotuje pan ten raport do południa? Powiedziałem to, zanim zwalił mi pan na głowę tę sprawę. Musimy omówić z Tringiem i McKinnonem, żeby mogli ruszyć z miejsca. Trzeba też powiadomić ambasadę amerykańską. Co takiego? Krzyknął wściekłym głosem Crane. Ambasadę amerykańską? Tak. Ofiara była obywatelem USA. Jest pan pewien? W kieszeni miał paszport. Zdjęcie i rysopis się zgadzają. Gdyby miejscowy detektyw o tym wiedział, i tak przekazałby nam tę sprawę. Powiedział Crane wyraźnie uspokojony. Bez wątpienia. Wie pan co? Chciałbym prosić o pańskie pozwolenie, by skontaktować się z policją w Nowym Jorku i być może z FBI. FBI?
Federalne biuro śledcze. A tak, to ci, którym pan kiedyś pomagał. Dlaczego? Myśli pan, że to jakiś złoczyńca? Alek ostrożnie dopierał słowa. Powiedzmy, że pewne aspekty sprawy mogą na to wskazywać. Może raczej powinienem powiedzieć, że wcale by mnie to nie zdziwiło. Właśnie zdał sobie sprawę, że kabura mogła oznaczać, że mężczyzna był agentem, podobnie jak Lambert. I tak jak w przypadku Lamberta, celnicy mogli zarekwirować mu broń. Chociaż wtedy nie miałby powodu nosić przy sobie kabury. Alek nie miał jednak czasu, by się nad tym zastanawiać. Kiedy Crane dyszał na linii. Chciałby pan poznać szczegóły? Nie, nie, niech pan telegrafuje, do kogo pan chce. Tym razem westchnienie, które z siebie wydał, wyrażało raczej cierpienie niż ulgę. Spróbuję wyjaśnić podkomisarzowi, dlaczego przez jakiś czas nie zobaczę raportu. Gdyby jednak mógł mi pan poświęcić chwilkę, może bym pan do mnie zajrzał i opowiedział o tym morderstwie Hampstead. A tak przy okazji, jak się miewa pani Fletcher? Teraz, kiedy z nią rozmawiałem, wydawała się weselsza, ale musiała przeżyć niezły wstrząs, znajdując kolejne ciało. Nie można tak po prostu powiedzieć przełożonemu, że sarkazm mu nie przystoi. Tym razem to nie ona znalazła ciało, przypomniał mu Alek. Nawet go nie widziała. Ale jeśli mnie pamięć nie myli, Fletcher to jest pierwszy nieboszczyk, którego znalazła niemal pod własnymi drzwiami. Po tych słowach rozłączył się. Całe szczęście, gdyż słowa, które cisnęły się Alekowi na usta, nie były zbyt stosowne. Alek poprosił Erniego Pipera, by pojechał do Hampstead i pomógł w poszukiwaniach, a Toma Tringa, by spotkał się z nimi z McKinnonem w centrali. Musiał zrobić kopię zdjęcia paszportowego i dobre zdjęcia całego paszportu, by pokazać je w ambasadzie amerykańskiej i wysłać nowojorskiej policji i FBI. Na razie mógł im wysłać telegram z numerem paszportu. Zszedł do kuchni, gdzie zastał Daisy i panią Dobson, które czuwały nad konsumpcją herbaty i ciastek owsianych. Może pan zatelefonować na komisariat. Zwrócił się ponurym głosem do McKinnona. Ale mogę panu powiedzieć, co pan usłyszy. Pański naczelnik namówił mojego przełożonego, by przekazał sprawę mnie. Świetnie, powiedział McKinnon. To znaczy przykro mi, że pana niepokoją, ale cieszę się, że będę miał okazję ponownie z panem pracować. Niedługo przyjedzie detektyw Piper, by pomóc pańskim ludziom. Pan pojedzie ze mną do centrali. Tak jest. McKinnon poszedł zadzwonić. Armand Warren, powiedział Alek. Zobaczcie, czy uda wam się znaleźć to narzędzie, zanim zjawi się Piper. Nastąpiło ogólne zamieszanie, kiedy szukano butów i grabi do przeszukania fontanny. Po chwili dwóch posterunkowych wyszło, niosąc termosy zapakowane w papier ciasteczka dla mundurowych. Alek usiadł przy kuchennym stole. Kochanie, nie będziesz musiał przesłuchiwać czasów, prawda? Daisy nalała mu herbaty. I Whitecombów i wszystkich innych? Mam nadzieję, że nie. Na początku mogą to zrobić inni, ale jeśli okaże się, że ktoś z nich jest w to zamieszany, to kto wie. Poczęstował się ciasteczkiem, które było lekko ciągnące i wciąż ciepłe. Solidny kęs sprawił, że przez dłuższą chwilę nie był w stanie mówić, dzięki czemu Daisy mogła wtrącić swoje 3 grosze. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Inaczej nie będziemy mogły się nigdzie pokazać, prawda, pani Dobson? Niech się pani nie martwi, powiedziała gospodyni i kucharka w jednym, sprzątając filiżanki, talerze i ścierając okruchy. Wie pani, jak to jest. Niektórzy będą panią obwiniać bez względu na wszystko, a inni będą wiedzieli, że to nie pani wina. W ten sposób można poznać prawdziwych przyjaciół. No, szczera prawda. Wiesz co, Alek, masz moje błogosławieństwo, by zastosować na Bennettach 3. stopień. Masz powody sądzić, że któryś z naszych sąsiadów miał z tym coś wspólnego? Nie mogę o tym rozmawiać. Pani Dobson wstała i wzięła się pod boki. Jeśli to z mojego powodu, proszę pana, to niech pan wie, że wiem o wielu sekretach, które nigdy nie zdradziłam i nigdy też nie dałam panu powodu, by... Oczywiście, że nie, powiedział udręczonym głosem Alek, chociaż starał się, by brzmiał on kojąco. Chodzi o to, że w tej chwili mogę o tym mówić wyłącznie z moimi kolegami z policji. Mhm. I pewnie nie powiesz nam, kim on był? Zapytała Daisy. Nie znam jego nazwiska, ale nawet gdybym znał, masz całkowitą rację, nic bym ci nie powiedział. Zjawił się McKinnon. Wszystko uzgodnione, proszę pana, powiedział wesoło. Mam słuchać pana rozkazów i nie muszę składać naczelnikowi raportu, dopóki kogoś nie aresztujemy. Zakładając, że to zrobimy. Dobra, bierzmy się do roboty. Jest pewna zaleta tego, że przestępstwo zostało popełnione niemal pod naszymi drzwiami, Daisy. Powinienem być w domu na kolację, jeśli nie wcześniej. Niech pani tylko spojrzy. Ci policjanci nie zostawili niemal żadnych ciasteczek, żeby posłać do bawialni. Ja też zjadłam więcej niż powinnam, przyznała się Daisy z miną winowajcy. Trudno, położę to, co zostało na tacy dla maluchów, razem z poranną kawą dla pani Gilpin i pójdę na zakupy. Mam nadzieję, że rzeźnik nie sprzedał już najlepszych kawałków mięsa, skoro ma pan być wieczorem na kolacji. Włożyła kapelusz i płaszcz, wzięła koszyk i parasolkę i wyszła, zostawiając Daisy, która wciąż obmyślała sposób, by dostać się do domu Jessupów. Nadal chciała z nim porozmawiać, ale przynajmniej nie obawiała się już o ich bezpieczeństwo.
Kolejna filiżanka herbaty jej jednak nie zainspirowała. Może kąpiel okaże się pomocna? Ponieważ wcześniej ubierała się w pośpiechu, zdążyła się umyć tylko po łebkach. Wchodząc po kuchennych schodach, usłyszała dzwonek do drzwi. Kiedy dotarła na górę, Elsie właśnie otwierała drzwi frontowe. I choć nie było jej widać, Daisy nie wyszła do holu. Stała w otwartych drzwiach i nasłuchiwała. Jakiś mężczyzna pytał o inspektora naczelnego, detektywa Fletchera. Poszedł już do centrali, powiedziała Elsie. Żadnego, proszę pana, zauważa Daisy. Pan jest za gazety? Zgadza się. Nie widzę, że bystra się dziewczyna. To nie było trudne. Ma pan przy sobie notes i aparat, a żaden szanujący się policjant nie chodzi ubrany jak kocmołuch. Bystra i pyskata. Reporter nie wydawał się zbity z tropu. Założę się, że nie pogardziłabyś paroma funtami, mówiąc, co wydarzyło się w ogrodzie, co? Chyba pan żartuje. Myśli pan, że ryzykowałabym posadę tutaj dla paru funtów? Nie. Ani dla 10, ani dla 20. Nic z tego. Dobrze mnie tu traktują i bardzo mi to odpowiada. Może więc pan wrócić tam, skąd pan przyszedł i... Chwileczkę, skąd ten pośpiech? A co z twoją panią? Założę się, że chciałaby zobaczyć swoje nazwisko w gazetach. A może nawet i zdjęcie, co? Nie sądzę. Pani to prawdziwa dama, a nie taka, co to chciałaby widzieć swoją podobiznę na każdym rogu ulicy. Poza tym nie ma jej w domu. Pokojówka zamknęła mu drzwi przed nosem. No przynajmniej nie dla takich typów spod ciemnej gwiazdy, dodała. Daisy wyszła ze swojej kryjówki. Elsie odwróciła się i ją zobaczyła. O, proszę pani, mam nadzieję, że dobrze zrobiłam. Był to taki wstrętny reporter. Słyszałam każde słowo. Zachowała się wspaniale, wręcz idealnie. Można by pomyśleć, że nie robisz nic innego, tylko całymi dniami przeganiasz natręty reporterów. Obawiam się, że może będziesz musiała, jeśli wieść się rozniesie. Teraz, kiedy już wiem, jacy oni są, następnego przegonią o połowę szybciej. Niech pani tylko patrzy. Daisy poszła na górę, wzięła kąpiel, która wreszcie rozgrzała jej wciąż zmarznięte, mimo herbaty i ciepłej kuchni ciało. Była już niemal w pełni ubrana, kiedy Elsie zapukała do drzwi sypialni i oznajmiła. Przyszła pani Jessup. Powiedziałam, że zobaczę, czy jest pani w domu. Tak, jestem w domu. Powiedz jej, że zaraz zejdę. Zaproponuję filiżankę kawy. Skoro Mahomet nie może przyjść do góry, pomyślała, góra przyjdzie do Mahometa. Parę minut później zeszła na dół i zastała panią Moirę Jessup. Z jakiegoś powodu spodziewała się Andrej, stojącą przy oknie w salonie, spoglądającą na ogród. Przestało padać. Kiedy Daisy przechodziła przez pokój, zauważyła, że Ernie Piper dołączył do Artmora i Warrena. Stali przy fontannie, Warren wymachiwał grabiami, czym czarodziejską różdżką, jakby chciał ożywić stojącą na środku nimfę. – Dzień dobry, pani Jessup – powiedziała Daisy. Odwracając się na pięcie, pani Jessup powiedziała – O, dzień dobry, nie słyszałam, jak pani wchodzi i trochę się przestraszyłam. – Czy to nie dziwne? Czasami coś, czego się spodziewam, zaskakuje nas bardziej niż coś nieoczekiwanego. – To prawda. Szczególnie jeśli czeka się na ważny telefon, a kiedy wreszcie dzwoni, człowiek dosłownie wyskakuje ze skóry. No, przynajmniej ja tak mam. – Dokładnie. Może pani usiądzie. Elsie zaraz przyniesie kawę. Poruszając się z wystudiowaną gracją profesjonalnej aktorki, pani Jessup usiadła na skraju fotela. Po chwili wahania oparła się i wyraźnie rozluźniła. – Pani Fletcher, jak się pani zapewnie domyśla, wszyscy umieramy z ciekawości, co też wydarzyło się w ogrodzie. Obawiam się, że nasza End nieco się obraziła, ponieważ siostra nie chciała nic powiedzieć. – No, współczuję – powiedziała Daisy z uśmiechem. – Ja czuję to samo, kiedy Alek nie chce mi powiedzieć, co się dzieje. – Nie chce. Mężczyźni potrafią być tacy irytujący. W takim razie Andrej będzie musiała wyjechać, nic nie wiedząc. – Wyjechać? A gdzie się wybiera? – O, nie mówiła pani. – No tak, kiedy jesteście we dwie, nie rozmawiacie o niczym innym, tylko o dzieciach. Zabiera Merlin i Persiego do swojej siostry w Lincolnshire. Planowała tę wizytę od dłuższego czasu, ale nie znała dokładnej daty wyjazdu. Widzi pani, Aidan załatwia na północy jakieś interesy, spotyka się z klientami i tak dalej. Odkładał tę wizytę do powrotu Patryka, mojego młodszego syna. Więc kiedy usłyszał, że Patryk wraca do domu, wyjechał wczoraj nocnym pociągiem. A Andrzej wyjeżdża do siostry w trakcie jego nieobecności? Zgadza się. Vivian wyszła za ziemianina i nie mają z Aidanem wiele wspólnego. Poza tym Aidan kocha własne dzieci, ale sama pani wie, jacy są mężczyźni, gdy chodzi o cudze potomstwo. No, lepiej jechać bez niego. O wiele lepiej. Taksówka zaraz tu będzie i zabierze ich na dworzec. Patryk jedzie ich odprowadzić, żeby pomóc Andrej i nianie przy dzieciach i bagażach. Andrej bardzo boi się tej podróży. Jestem pewna, że to dla niej męczące, a do tego spodziewa się dziecka. Pani Jessup uchwyciła się tego tematu. To kolejny powód, dla którego chcę teraz wyjechać. Póki czuję się na siłach i nic jeszcze nie widać. Ja sporo podróżowałam, kiedy byłam w ciąży, ale jeszcze nie próbowałam podróży z bliźniakami. To dość uciążliwa podróż. Trzeba dwa razy się przesiadać. Mam nadzieję, że nie spóźnią się na żaden pociąg. To miłe, że Patryk jest już w domu i może pomóc. Kiedy... Ale nie udało się dokończyć pytania, gdyż w tym momencie Elsie zjawiła się z kawą.
Podając kawę i ciasteczka, nie było już wprawdzie herbatników owsianych, ale tak jak mówiła pani Dobson, ciasteczka z puszki były doskonałe. Daisy zastanawiała się nad dalszą strategią. Alek nie będzie zachwycony, kiedy usłyszy, że jego potencjalni świadkowie rozpierzchli się po całym królestwie, ale Daisy nie mogła nic na to poradzić. Tak czy siak, większość mieszkańców Constable Circle i tak udała się do pracy, zanim policja zdążyła się zorganizować. Ale większość najprawdopodobniej pojechała nie dalej niż do City, podczas gdy Andre wyjeżdżała do dalekiego i dużego hrabstwa, do Lincolnshire. Daisy zastanawiała się, czy nie powinna zasugerować, by wstrzymała się z podróżą do czasu, aż porozmawia z policją. Była pewna, że wystarczyłoby, by szepnęła Piperowi słówko, a zatrzymałaby taksówkę, ale mógłby mieć przez to kłopoty. Poza tym podróż Andre zrobiłaby się jeszcze bardziej uciążliwa, jeśli w ogóle by do niej doszło. Następnego dnia musiałaby znowu rozpocząć przygotowania i szykować dzieci do podróży. Daisy nawet nie chciała o tym myśleć. Jeśli Alek będzie chciał wiedzieć, dlaczego nie przeszkodziła jej wyjeździe, powie mu, że to jego wina, ponieważ nic jej nie powiedział. Nieznany im Patryk jechał tylko na dworzec i z powrotem, więc będzie na miejscu, gdyby chcieli go przesłuchać. Daisy zastanawiała się, o której godzinie przyjechał, chociaż oczywiście nie znała dokładnej godziny morderstwa. Pewnie się pani cieszy, że ma pani już syna w domu, powiedziała. Tak, muszę przyznać, że trochę się martwiłam. Nigdy wcześniej nie wyjeżdżał sam na tak długo, a mi ciężko zaakceptować, że jest już dorosły. To wciąż mój mały chłopiec. I kiedy... Niech pani posłucha. Pani Jessa podniosła rękę. Usłyszały kuranty zegara w holu. Wstała. Nie zdawałam sobie sprawy, że jest już tak późno. Wyjadą, jak tylko załadują bagaże do taksówki, a muszę się z nim pożegnać. Dziękuję za kawę, pani Fletcher. To nie było w porządku z mojej strony, że pani przeszkodziłam z powodu pospolitej ciekawości. Wiem, że pani rano pisze. Nie dzisiaj. Nie, pewnie nie. Cóż, pospolita czy nie, moja ciekawość nie została zaspokojona. Podeszła do okna i wyjrzała na zewnątrz. Mam nadzieję, że powie nam pani o poczynaniach policji, jeśli uda się pani wyciągnąć coś od męża. Musi pani coś wyjaśnić. Nie liczyłabym na to, zaśmiała się Daisy. Jest zdolny pozostawić mnie w całkowitej niewiedzy, jeśli będzie miał taką ochotę. Wyjdę z panią, żeby pożegnać się z Andre i dziećmi. O nie, niech pani tego nie robi. Wygląda na to, że znowu będzie padać. Przekażę Andre pani pozdrowienia. Bardzo proszę i bon voyage. Daisy odprowadziła panią Jessup do drzwi frontowych. Taksówka właśnie podjeżdżała pod sąsiednie drzwi. Kiedy wysiadł kierowca, pani Jessup szybko zeszła ze schodów i razem weszli po schodkach prowadzących do domu Jessupów. Daisy miała ochotę popatrzeć, a nawet zamienić słowo z Andre. Pani Jessup mogła nazywać to pospolitą ciekawością, ale Daisy już dawno pogodziła się z tym, że podobnie jak słoniątko z bajki Kiplinga, ciążyła na niej klątwa niewinnej ciekawości. Miała setki pytań. Czy jej przyjaciółka naprawdę płakała, jak twierdziła służąca? Jeśli tak, to z jakiego powodu? Pokłóciła się z Aidanem, czy była nieszczęśliwa, ponieważ mieli się rozstać na bliżej nieokreślony czas? A może była jedynie wykończona szykowaniem się do podróży? Ciąża potrafiła być bardzo męcząca, nawet na samym początku. Daisy doskonale pamiętała poranne mdłości. Gdzie był Patryk i kiedy dokładnie wrócił do domu? Daisy chciała go poznać. Jaki był? Odważny, jak mówiła jego matka, ale również na tyle cierpliwie opanowany, by dobrze grać w krykieta. Wydawał się interesujący, bardziej interesujący niż Aidan. Andre nie mogła być w nim zakochana, prawda? To by wyjaśniało jego długą nieobecność, jej niepokój związany z jego powrotem, nagły wyjazd Aidana, a teraz jej. Ale gdyby tak było, pani Jessup nigdy by mu nie pozwoliła pojechać z Andre na dworzec. Co więcej, Daisy przypomniała sobie, jak Andre mówiła, że kiedy wróci Patryk, wszyscy odetchną z ulgą. Nie były to szczególne, namiętne słowa. Nie, po raz kolejny zdała sobie sprawę, że da się ponieść wyobraźni. Za chwilę wyjdą Jessupowie i ją zobaczą. Poza tym drzwiach było zimno, chociaż na razie nie zanosiło się na deszcz. Przed wejściem do środka raz jeszcze zatrzymała się na progu. Blade słońce przeświecało przez cienkie chmury. Bliźniaki powinny wyjść na spacer, zanim słońce całkiem się schowa. Wszystkie nianie zgadzały się co do tego, że świeże powietrze było dla dzieci wskazane. Nana również powinna wyjść. Jeśli Daisy uda się namówić panią Gilpin, by się pospieszyła, wszyscy mogli wyjść na spacer, zanim zacznie padać i zanim wróci Alek. Poza tym będzie miała okazję porozmawiać z Ernie Piperem. Jej wyczucie czasu było idealne. Kiedy cała grupa ruszyła ścieżką w stronę Heath, Ernie wyłonił się zza krzaków, zjął kapelusz i otrząsnął go z deszczu. Naturalnie Daisy poprosiła, by reszta ruszyła przodem, a sama zatrzymała się, by z nim porozmawiać. Dzień dobry, panie Piper. Udało się? Dzień dobry, pani Fletcher. Zatrzymał się, żeby przywitać się z Naną. Byli dobrymi przyjaciółmi. Ja nic nie znalazłem, a myślę, że Artmore i Warren coś by powiedzieli, gdyby im się udało. Czego dokładnie szukacie? Brończ mi dość ogólnikowo. Tego właśnie nie wiemy, pani Fletcher. Powiedział detektyw Warren, który do nich dołączył.
Jego twarz pozbawiona brwi zaczerwieniona miała ponury wyraz. Nieźle mu się oberwało, pomyślała Daisy. Dobrze, że nie miał wąsów. Płomienie dostałyby mu się do nosa, co musiałoby być bardzo bolesnym doświadczeniem. Może jakieś gałęzi, lub kamienia, lub jakiegoś dziwnego afrykańskiego kija, jak w tych powieściach detektywistycznych. Za dużo ich czytasz. Arno również zjawił się na miejscu. Doktor Ridgway pewnie powie nam, jakiego kształtu szukamy. To nam niewiele da, zauważył Piper, skoro nikt z nas niczego nie znalazł. Nie widzę, żeby któryś z was niósł jakieś koło ratunkowe, łom czy choćby ciężką laskę. No cokolwiek to jest, powiedział Warren, nie ma tego w fontannie. Nie ma też co wzywać nurków. Ma jakieś 30 cm głębokości i nie ma tam niczego większego niż gałęzie. Dzieci co chwilę rzucają tam zabawki, powiedziała Daisy, ale nianie zawsze je wyławiają. Jeśli to miałaby być laska, nie sądzę, byście ją kiedykolwiek znaleźli. To znaczy morderca mógł z nią odejść i włożyć do jakiegoś stojaka na parasole lub wrzucić do rzeki. Pewnie tak właśnie zrobił, powiedział Warren. Nie jest aż tak źle, upierał się Piper. To jest w końcu prywatny ogród, prawda, pani Fletcher? No, w pewnym sensie. Nie należy do jednej rodziny, ale do wszystkich mieszkańców Constable Circle. No, ale nie jest publicznym parkiem. Nie przychodzi tu byle kto. Nie jest też skrótem, którym można gdzieś dojść, prawda? Sprawdziłem to na mapie. Nie, to prawda. Są tu wprawdzie ścieżki prowadzące do Heath i Wellwalk, ale nie stanowią skrótu dla kogoś, kto tu nie mieszka. Właśnie. A więc jeśli ofiara nie była mieszkańcem, a pewnie nie była, bo szef by go rozpoznał, musiała być jakoś związana z którymś z mieszkańców. Domy wokół są spore i pewnie wszędzie są służący. Nie sądzę, by udało mu się kogoś odwiedzić tak, by nikt inny tego nie zauważył. Więc nie powinno być problemu z ustaleniem, z którym domem był związany. Możliwe, że to ktoś z tego właśnie domu go zabił, po czym wrócił do domu i włożył laskę do stojaka na parasole, tak jak mówiła pani Fletcher. Piper triumfalnie zakończył swój wywód. Jeśli to była laska, zauważył Warren. No cokolwiek to było, trudno by mu było pozbyć się tego dziś rano, wtrącił Ardmore. Wyglądałby śmiesznie z czymś, co nie było parasolką. Cokolwiek to było, stwierdziła Daisy, pewnie nie ma na tym odcisków palców. Zeszłej nocy było tak zimno i mokro, że nikt nie ruszyłby się z domu bez rękawiczek. To prawda. Warren jeszcze bardziej zmarkotniał. A może broń została wrzucona do jakiegoś wejścia do piwnicy? Zasugerowała Daisy. W ten sposób sprawca mógł się jej łatwo pozbyć, nie ruszając się zbyt daleko. Piper pokiwał głową. To jest myśl. Z tym, że pewnie to było coś ciężkiego, co narobiło sporo hałasu. Chyba, że służący słuchali akurat radia, ale i tak by to znaleźli. Mogli się tym nie przejąć, powiedział Ardmore. Nie na tyle, by wzywać policję. To nie musiało być nic wielkiego. Doktor Ridgway był niemal pewien, że on nie umarł w wyniku uderzenia. Naprawdę? Zapytała Daisy. To co go zabiło? Cała trójka spojrzała na nią i Daisy zdała sobie sprawę, że właśnie przekroczyła pewną niewidzialną barierę. Przypomniała im tylko nawet Erniemu Piperowi, że nie powinni rozmawiać z nią o sprawie, mimo iż była żoną inspektora naczelnego. Gdyby Ernie był sam, może odpowiedziałby na jej pytanie, ale nie przy świadkach. O, Rety, powiedziała. Nie widzą już ni ani dzieci. Lepiej to gonią. Chodź na powodzenia. Idąc szybkim krokiem w dół ścieżki, rozmyślała o tym, czego się dowiedziała. Była pod wrażeniem toku rozumowania Pipera. Niestety oznaczało to, że któryś z jej sąsiadów był mordercą.